Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela, kanału Ryngraf. Zachęcam do tego, żeby subskrybować, komentować, żeby wspierać ten kanał, ponieważ dzięki Wam będzie on mógł się rozwijać. Dzisiaj moim gościem jest Pani Iwona Olszówka. Witam serdecznie. Dzień dobry. I jesteśmy w Siemianowicach Śląskich, w wyjątkowym miejscu. Może kilka słów na temat tego miejsca, gdzie jesteśmy? No, Pałac Dunes Marków. W tej chwili odbudowywany, właściwie remontowany. Jesteśmy w tej części, która już jest dostępna dla wszystkich. Za nami, to nie widać, jest taki piękny park, także zapraszamy. No to jest taka część Śląska, Górnego Śląska, zapomniana przez lata, prawda? Podobnie była taka historia również pałacyku w Świerklańcu, który został przez komunistów zburzony całkowicie. No niestety, Pałac w Świerklańcu nazywany był Wersalem Północy. Przepiękne miejsce, które teraz można tylko podziwiać na starych zdjęciach. Przetrwał wojnę, natomiast został najpierw rozebrany, później resztki wysadzono w latach 60. Także to jest też taka smutna historia. Jego brama została użyta do bramy wejścia do zoo. Tak, można powiedzieć, bramę wejściową do Pałacu Świerklańcu można oglądać teraz w zoo w Chorzowie. Oprócz tego pozostałości, to co tam jeszcze można zwiedzać, to Pałac Kawalera plus kościółek i z takim cmentarzem i przepiękny park. No szkoda, że pałac nie zachował się do naszych czasów, bo na pewno byłby tutaj piękną atrakcją dla turystów, no ale takie czasy. Niszczenie tych zabytków przez komunistów to jest coś, o czym w szkole nie słyszeliśmy. I pani Iwona, dlatego z nią rozmawiam, zaczęła popularyzować postać rotmistrza Pileckiego kilka lat temu, gdy jeszcze nie mówiono o nim w szkołach. Skąd ten pomysł, skąd fascynacja rotmistrzem Pileckim? Bardzo długa historia. Z tą postacią zetknęłam się tak naprawdę pod koniec 2014 roku i na początku 2015, po przeczytaniu kilku książek, napisałam scenariusz do spektaklu o rotmistrzu, który zagraliśmy na kilku scenach 4 razy. 2 razy graliśmy to na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Wykowicach, gdzie ówcześnie prowadziłam taką grupę teatralną. Następnie w Siemianowicach Śląskich i w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. W międzyczasie zorganizowaliśmy kilka konkursów, wystaw, pokazy filmów. Bardzo długo można by tutaj o tym mówić, naprawdę wiem, że nie mamy dużo czasu, ale zajmowaliśmy się tym przez kilka następnych lat, aż w końcu szkoła, w której pracuję, zostało nadane jej imię rotmistrza Witolda Pileckiego, co naprawdę jest piękne i budujące. Ponieważ w spektaklu brały udział dzieci i młodzież. Jak dokładnie. Na to zareagowali? Entuzjastycznie. To znaczy wcześniej moja grupa teatralna zajmowała się pracą, występowaniem właściwie w różnych wieczorkach teatralnych, poetyckich, bajkach dla dzieci. No to było bardzo popularne, aż pewnego wieczora usłyszeli, że no zróbmy coś innego, zróbmy spektakl taki bardziej dla dorosłych. Bardzo się ucieszyli. Poszukiwania tutaj kandydatów do głównych ról troszeczkę trwały. To jest też bardzo, bardzo długa historia, ale rzeczywiście udało nam się stworzyć niesamowity zespół młodych ludzi. I próby trwały kilka miesięcy, aż koniec maja 2015 roku odbyła się premiera, na której zjawił się pan Andrzej Pilecki, cała ekipa filmu Pilecki, co dla nas było oczywiście tutaj ogromnym wyróżnieniem. Widownia była pełna, także dla nas chyba taki niezapomniany wieczór. Nie tylko sama premiera, ale też wszystko, co działo się przed nią, później i kolejne odsłony tego spektaklu, kolejne pokazy i różne tutaj
przedsięwzięcia, które przybliżały postać rotmistrza tutaj naszym mieszkańcom. W spektaklu, tak jak usłyszeliście przed chwilką, brały udział młodzież i dwójka dzieci, także no, było to wyzwanie, ale warto było. Warto było. Wiele ludzi, którzy przyszli, po raz pierwszy słyszeli o postaci rotmistrza Pileckiego i z tego, co wiem, to sala była pełna. Jak tak. To się stało, jaki był odbiór i jak pan Andrzej Pilecki na to zareagował jako syn? Baliśmy się na początku, jak zareaguje na niektóre sceny w spektaklu. No wiadomo, co się stało z rotmistrzem. Ale no niepotrzebnie. Także panu Andrzejowi spektakl bardzo się podobał. Tak samo jak tutaj wszystkim gościom zgromadzonym. Dla nas było to miłe, kiedy taka amatorska grupa dostaje tutaj owację na stojąco. No naprawdę niesamowite przeżycie. No ja jako taki skromny tutaj autor bardzo się cieszyłam. I kolejne powtórki były odbierane podobnie. Zawsze udawało nam się zapełnić salę, czy to w Miejskim Ośrodku Kultury, czy to w Siemianowicach, czy w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. No, a bilety rozchodziły się naprawdę bardzo szybko i no, było to dla nas sygnałem, że taki spektakl chyba jest potrzebny. A tak jak tutaj wcześniej powiedziałaś, to rzeczywiście wiele osób dowiedziało się o rotmistrzu po raz pierwszy właśnie w tym spektaklu. No i to było takie budujące. No i czy jest jakaś szansa, żeby to kontynuować? Z tego, co wiem, to młodzież w szkole, w której również miałam okazję być z wykładem w Wojkowicach imienia rotmistrza Pileckiego, właśnie na Dzień Patrona wystawiła spektakl, ale nie jest to taka skala jak wtedy. I czy są jakieś szanse, żeby znowu zrobić to tak samo. Właśnie jak wtedy, tak? To znaczy nadal dostajemy tutaj mnóstwo zapytań, czy jesteśmy w stanie powtórzyć ten spektakl. No, fajnie by było, chociaż ogrom pracy, jaki w to trzeba włożyć, jest rzeczywiście dosyć pokaźny. No tak jak mówię, no, są szanse oczywiście, jeżeli tylko znajdziemy znowu ekipę, która będzie w stanie udźwignąć tutaj te role, to jak najbardziej. Też no. Tutaj pewnie wchodzą w grę finanse, gdyż to wszystko było amatorsko, z dobrego serca i oddolnie, no ale jeśli by się coś chciało robić na większą skalę, angażować czas ludzi, jeździć no po Polsce, to rzeczywiście wtedy wymaga to nakładów finansowych, dlatego też chciałam powiedzieć moim widzom, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł, chciałby się skontaktować z panią Iwoną, to zachęcamy do kontaktu, może jakiegoś maila podamy w opisie tego programu, żeby właśnie to działanie nie umarło, żeby coś bardziej się w tym kierunku jeszcze rozkręcało, gdyż z tego, co wiem, to też z jednej strony był bardzo dobry odbiór, ale też były pewne negatywne reakcje, tak? Pewne jakieś były też problemy. No, podczas realizacji takich dużych spektakli zawsze pojawia się negatywne jakieś, nie w sensie profesjonalności, tylko jakieś takie, jeśli chodzi o polityczne, jakby takie właśnie osoby, którym się to nie podobało, właśnie ta postać, żeby tak, o nim akurat pamiętać. Tak? Zdarzało się, ale staramy się nie zważać na takie opinie i po prostu robić swoje, ponieważ uważam, że ta postać jest tak niesamowita, że jakiekolwiek negatywne opinie, które mogłyby się tutaj pojawić, lub przeszkody osób, którym taka osoba by mogła przeszkadzać w ogóle, to nie. Myślę, że na takie opinie nie należy zwracać tutaj uwagi, tylko dalej robić swoje, ponieważ tak jak mówię, jest to niesamowita postać, niezwykła, warto o niej wiedzieć, warto poczytać, dowiedzieć się, co takiego dokonał, jak żył przede wszystkim, jakim był człowiekiem. A no i tyle.
wygląda świadomość młodzieży, która chodzi do szkoły imienia rotmistrza Pileckiego, co się tam dzieje, żeby właśnie młodzież poznała historię swojego patrona i jak oni do tego się odnoszą, czy są chętni, żeby brać udział w takich wydarzeniach, czy jakoś to na nich wpływa pozytywnie, czy zmieniają się pod wpływem tej historii? To znaczy zawsze jak mamy tutaj uczniów, którzy przychodzą do nas i stają się uczniami klas pierwszych, czyli włączają się do naszej szkolnej społeczności. Zawsze na początku staramy się pokazać im oczywiście postać rotmistrza, ponieważ jest dużo takich osób, które o nim nic nie wie, więc angażujemy ich tutaj w różne konkursy, pokazy i wykłady, które mają przybliżyć im tutaj postać naszego patrona i chętnie w nich biorą udział. Chętnie biorą udział też w różnych konkursach, konkursach wiedzy, konkursach plastycznych, czy konkursach na przykład organizowanych przez jakieś zewnętrzne postaci, na przykład Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi. No, w tym bierzemy udział też co roku i udaje nam się tam zająć wysokie miejsca. Także to wszystko jest tutaj zasługą tutaj tych uczniów, więc chętnie biorą w tym udział. I miło jest słyszeć, że kiedy już się dowiedzą o więcej o swoim patronie, że bardzo ciepło się o nim tutaj wyrażają, że jednak coś się na przykład zmienił w ich życiu, czy dowiedzieli się czegoś nowego, czegoś ważnego dla nich. No, to jest takie miłe. Co jeszcze tutaj się dzieje właśnie w tych okolicach, Siemianowice Śląskie, tutaj na Górnym Śląsku, z takich działań, które mają na celu upamiętnić, czy to historię Witolda Pileckiego, czy pamięć o polskich więźniach w Auschwitz? A, to znaczy na pewno organizowane są tutaj różne pokazy na dzień 1 marca i w styczniu. W rocznicy wyzwolenia właśnie Auschwitz. Także no, o tych wydarzeniach po prostu wiem. Także zawsze obchodzone są tutaj bardzo uroczyście. Zachęcam Państwa, jeśli macie jakieś pomysły, żeby się zaangażować, pozostawiamy kontakt do Pani Iwony, żeby te działania, upamiętnienie rotmistrza Pileckiego w formie również teatralnej, żeby to mogło być miejsce. Ja również zostawiam Pani Iwonie książki moje o rotmistrzu Pileckim, żeby były inspiracją do dalszych projektów. Miałam okazję obejrzeć połowę tego spektaklu na dzień patrona w szkole, no ale z tego co wiem, to ten właśnie spektakl w 2015 roku to był bardzo taki profesjonalny, bardzo realistyczny, szczególnie te sceny przesłuchania, tak, były takie bardzo wstrząsające, że podobno ludzie płakali po wyjściu teatru. Płakali już w trakcie. To znaczy sam spektakl ten z 2015 roku był podzielony na trzy części. Pierwsza część to było to życie rotmistrza w Sokuczach, to szczęśliwe życie rodzinne z żoną i z dziećmi. Druga część to już była wojna, Auschwitz i powstanie warszawskie, później niewola. A ta trzecia część, no to było już przesłuchanie, także no to była taka bardzo mocna część. I jak dzieci na to zareagowały? No małe dzieci nie miały wstępu. Na tą trzecią część? Chociaż znaczy nie, w ogóle to znaczy, no mieliśmy tutaj taką adnotację, że spektakl nie jest przeznaczony dla małych dzieci. A dzieci, które grały Zosię i Andrzeja, dzieci Pileckiego, ile miały lat? No druga klasa szkoły podstawowej, ale... I one też nie mogły tej ostatniej sceny oglądać? Nie, one się przyzwyczaiły w trakcie prób, także chociaż... Po raz pierwszy, kiedy mieliśmy pierwsze próby tutaj przesłuchania, chłopczyk, który grał małego Andrzejka, no wystraszył się. Rzeczywiście się wystraszył i no, musieliśmy z nim tutaj porozmawiać i wytłumaczyć mu, że to jest teatr i że tutaj nic nikomu się złego nie stanie na deskach teatru. Także przyjął to do wiadomości i wszystko później było okej. Natomiast no rzeczywiście to były tylko dwie osoby, które grały w spektaklu, właśnie dzieci Pileckiego. Natomiast rzeczywiście była adnotacja na plakatach, że spektakl nie jest przeznaczony dla małych dzieci z uwagi na te właśnie drastyczne sceny. Na te sceny czy w Auschwitz, czy scen powstania.
A potem, no chyba te najmocniejsze sceny to było sceny przesłuchania i zakończenie całego spektaklu, więc no, ludzie reagowali właśnie tak, łzami. Ja tego nie widziałam, ponieważ siedziałam za kulisami, ale no, moi znajomi tutaj zrelacjonowali mi to bardzo dokładnie i to było no, dla nas, jako dla zespołu tutaj amatorskiego zespołu teatralnego, było to o tyle no, jakby to powiedzieć, żeby użyć jakiegoś dobrego słowa tutaj. No, no było to dla nas ogromne przeżycie, że nasza gra, nasza amatorska gra wywołała takie emocje na scenie. I za każdym razem, kiedy wznawialiśmy tutaj cały spektakl, widownia reagowała tak samo. Wiem, że moi znajomi przychodzili na każdy pokaz i za każdym razem reagowali właśnie tak samo. To było niesamowite, zwłaszcza, że temat nie był łatwy i no, no, trudny temat do pokazania na scenie. Ale, pan Andrzej Pilecki też się wzruszył? No, panu Andrzejowi cały spektakl bardzo się podobał. Wiem, że dzielnie tutaj do końca siedział, oglądał ze swoimi znajomymi. I dla nas taką największą nagrodą było to, była rozmowa z nim już później po spektaklu, co mówił do każdego właściwie ucznia, który tam grał. No to po prostu było piękne. No, wiem, bo słuchałam tych rozmów i wiem, że ta moja młodzież była bardzo wzruszona. I to są chyba takie wspomnienia, które człowiek będzie pamiętał do końca życia, bo nie zawsze zdarza się coś takiego za często. Także no, dla mnie to też było ogromne przeżycie. Samo przygotowanie, samo pisanie spektaklu, oczywiście czytanie tutaj rotmistrzu, przygotowanie poszczególnych scen, ćwiczenia na scenie później, no każdy element przygotowania tego spektaklu był dla mnie ogromnym tutaj przeżyciem, wyzwaniem, ale tak jak mówię, warto było, naprawdę, no 5 miesięcy tak jakby wyjęte z życia, ale tego nie da się przeliczyć, bo na żadne pieniądze, na nic, no to się, to takie jest coś, zaangażowanie co... prosto tak. Z serca. To jest coś, co pamięta się chyba do końca życia, a jeśli miało to, jeśli ta nasza gra, czy to wszystko, co zrobiliśmy, jakby wyryło tutaj się w pamięci, czy w sercach naszych widzów tutaj obecnych na widowni, no to jest tego warte, to jest po prostu piękne. Także już po tych owacjach, które człowiek dostaje, zapomina się o trudach prób, o bezsennych nocach, o planowaniu, o wszystkim, tylko no, pozostaje ta taka czysta radość, że udało nam się coś takiego zrobić. Tak. Drodzy Państwo, rozmawiałam z Iwoną Olszówką ze Szkoły imienia Rotmistrza Pileckiego w Wojkowicach. Zachęcam Was, żeby się skontaktować, jeśli macie jakieś pomysły, bo wiem, że wielu z moich widzów chciałoby dalej się angażować w promocję Rotmistrza Pileckiego. Wkrótce też będzie nowa strona witoldpilecki.com.pl. Tam będzie również dostępny audiobook z tej książki Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Tak więc cały czas działamy, żeby pamięć o tej postaci nie zginęła. Zachęcam Was, żeby rozpowszechniać ten i inne programy z mojego kanału, co bardzo pomoże w tym, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Zachęcam do zakupu książek, do zostawienia kciuków w górę w każdy czwartek o 18:30 i w niedzielę o godzinie 19:00 nowe programy na moim kanale. Serdecznie zapraszam Was. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Od tej pory nie byli już ludźmi, stali się numerami. Witold Pilecki, który w Oświęcimiu przybywał pod nazwiskiem Tomasz Drafiński, otrzymał numer 4859. Witold miał wrażenie, że zamknięto go w zakładzie dla obłąkanych. Czuł się tak, jakby przerzucono go na inną planetę. Nieustanne bicia i przekleństwa szokowały więźniów. Dowiedzieli się, że są polskimi bandytami osadzonymi w obozie za napady na Niemców i nie wyjdą z tam żyli. Chciano ich złamać,
psychicznie i fizycznie, odczłowieczyć, ubezwłasnowolnić, zabić.